Szanowni Państwo, druk 1153, podział miasta Krakowa na stałe obwody głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego oraz Prezydenta Miasta Krakowa. Druk nr 1153, kto referuje? Bardzo proszę. Pan Piotr Bukowski, bardzo proszę. Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni, do druku 1153 Pan Prezydent skierował autopoprawkę, Pan Radny Dominik Jaśkowiec skierował 3 poprawki i Pani Radna Anżelika Wojciechowska skierowała 1 poprawkę. Jeśli chodzi o autopoprawkę Prezydenta Miasta Krakowa, została ona skierowana zgodnie z sugestią i wnioskiem Pana Radnego Mirosława Widarskiego przy okazji pierwszego czytania tego projektu. Poprawka jest związana z przeniesieniem ulicy Domowej do obwodu 189 do obwodu nr 190. Jest to zmiana wynikająca z tego, że rzeczywiście po analizie jakby geograficznego położenia ulic i tych dwóch obwodów okazało się, że rzeczywiście ta ulica tworzy pewną, tak jak Pan Radny podczas pierwszego czytania nazwał, pewną enklawę i ta zmiana powoduje takie geograficzne, logiczne, jak napisane w uzasadnieniu, dopełnienie obwodu nr 190. Jeśli chodzi o Pana Radnego Dominika Jaśkowca i 3 poprawki. Pierwsza poprawka zgodnie też z sugerowaną i sygnalizowanym wnioskiem podczas pierwszego czytania dotyczyła podziału obwodu nr 344 na 2 obwody. Przeanalizowaliśmy kwestię położenia geograficznego, dostępności, odległości mieszkańców poszczególnych ulic tego obwodu do siedzib po proponowanej zmianie. Tutaj rzeczywiście nie zachodzą żadne przesłanki, które by wykazywały, że należałoby zaopiniować tego rodzaju wniosek negatywnie. Jedyne zastrzeżenie to takie na marginesie powiem, że jest to stworzenie pewnego wyłomu, czy też zasady, jaką wypracowaliśmy sobie podczas ostatnich lat. Mówię o współpracy służb Prezydenta Miasta Krakowa z delegaturą Krajowego Biura Wyborczego. To dotyczy tego, że co do zasady obwody zawierają się w granicach okręgów, stąd też podczas wyborów w danych obwodach są dowożone listy kandydatów w ramach danego okręgu. Tu w tym przypadku będzie jeden mały wyłom, czyli w proponowanym nowym obwodzie będą listy z pobocznego okręgu. Ale prawo do tego dopuszcza, także tutaj opiniuję w imieniu Pana Prezydenta pozytywnie. Jeśli chodzi o poprawkę numer 2 Pana Radnego Dominika Jaśkowca, Pan Radny proponuje przeniesienie ulicy z obwodu 119 do obwodu nr 121. Ulica Banacha, przeanalizowaliśmy też tą sytuację, ulica Banacha to jest 30 mieszkańców, także tutaj liczba po zmianie nie nastręcza żadnych kodeksowych, że tak powiem, trudności i rzeczywiście jest to uzasadnione, żeby mieszkańcy z tej ulicy mieli dostęp do siedziby bliższej niż w obowiązującym podziale. Także opiniuję poprawkę nr 2 w imieniu Pana Prezydenta pozytywnie. Jeśli chodzi o poprawkę nr 3, to mam wątpliwość, bo mam zastrzeżenia i opiniuję ją negatywnie. Nie z tego względu, że ta poprawka nr 3 jest niezgodna z przepisami prawa, bo Pan Radny proponuje przeniesienie z ulicy Marczeńskiego z obwodu nr 120 do obwodu nr 121. Na ulicy Marczeńskiego mieszka już dużo więcej w porównaniu z ulicą Banacha mieszkańców, to jest ponad 1100 mieszkańców i dokonanie tej zmiany spowoduje, że nowy obwód będzie sobie liczył ponad 2700 mieszkańców, czyli jakie jest ryzyko. Znaczy jest to dopuszczalne oczywiście i nie ma żadnego problemu, tylko ryzyko jest takie, że przy perspektywie jakiejś rozwojowej, tak, zwiększenia się liczby mieszkańców w najbliższym czasie, no trzeba będzie po prostu po przekroczeniu liczby 3000 mieszkańców trzeba będzie po prostu dokonać tej podziału tego obwodu. Także z tego tylko względu no, ja mam zastrzeżenie jako opinię z tych powodów negatywne. Jeśli chodzi o poprawkę pani radnej Anżeliki Wojciechowskiej, poprawka dotyczy oczywistej omyłki pisarskiej, jak najbardziej opinię pozytywną. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję dotyczącą poprawek. Bardzo proszę pana Widarskiego. Dzień dobry, szanowni państwo, tylko dwa zdania. Ja myślę, że po prostu musimy się przyzwyczaić do tego, że przepływy mieszkańców w Krakowie są takie, a nie inne. Wyludnia się Stare Miasto, Krowodrza, zaludniają się dzielnice, które jeszcze dzisiaj na tym nie istniały, albo części dzielnic, które dzisiaj na tym nie istniały. Taka jest przypadek na Górce Narodowej, taki jest przypadek na Ruczaju. W tych częściach miasta 10-15 lat temu nie było jednego budynku mieszkalnego. Dzisiaj mieszkają tysiące ludzi. Myślę, że tutaj trzeba przyjąć założenie, że po prostu będziemy tworzyć okręgi do głosowania, żeby ci ludzie po prostu mogli głosować pod domem. I to chyba trzeba przyjąć jako rzecz naturalną konsekwencji migracji również. Dziękuję bardzo. To jest Państwa jeszcze. Bardzo proszę Pan Dominik Jaśkowiec. Szanowni Państwo, ja się odniosę do poprawki nr 2 i 3, którą złożyłem. Bo tutaj już pan dyrektor wytłumaczył sprawę tej poprawki nr 1 dotyczącej podziału obwodów, więc nie będę w tej sprawie dyskutował. Natomiast te poprawki nr 2 i nr 3 złożyłem na prośbę przewodniczącego dzielnicy 4. Jest taka sugestia Rady Dzielnicy, aby tych zmian dokonać w granicach obwodów po to, aby faktycznie mieszkańcom ułatwić głosowanie, ułatwić wykonanie tej czynności wyborczej. W związku z tym wychodząc tutaj na przeciw oczekiwaniom Rady Dzielnicy 4, taki postulat przedkładam. Już prosimy Wysoką Radę, aby się do tego mojego wniosku przychyliła. Bardzo dziękuję. Czy to wszystko? Bardzo proszę. To jeszcze, szanowni państwo, mała uwaga odnośnie wypowiedzi pana przewodniczącego stawowego. To jest oczywiście wszystko prawda. Proszę też pamiętać, że z powodów też pragmatycznych, czyli całej akcji organizacji logistycznej przeprowadzenia wyborów, czyli rozgłoski drukowania, rozgłoski kart, bardzo ważne jest, żeby też nie dokonywać nazbyt często i nazbyt głębokich cięć zmian. To ja rozumiem, że niektórzy mieszkańcy zgłaszają tego rodzaju wnioski o spowodowanie zmiany, żeby mieli bliżej do siedziby swojego komisji wyborczej. Ale są też inni mieszkańcy, którzy w kolei są bardzo przyzwyczajeni do tego, że w ciągu ostatnich lat przy przeprowadzaniu akcji wyborczych oni głosują w tej, a nie innej szkole. I proszę mi wierzyć, bo byłem adresatem bardzo wielu skarg podczas przeprowadzenia wyborów, kiedy ludzie się skarżą po prostu, że wszelka zmiana, oni przez lata po prostu głosowali w jednym miejscu, a teraz nakazuje im się zmieniać szkołę czy przedszkole i udawać się w zupełnie innym kierunku. Także to taka uwaga na moim się dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa zabrał głos w niniejszej sprawie? Szanowni Państwo, głosujemy poprawki. W takim razie, tak, stwierdzam odbycie drugiego czytania i przechodzimy do głosowania poprawek. Szanowni Państwo, głosujemy poprawkę nr 1 pana radnego Jaśkowca. Proszę o zajęcie miejsc. Głosujemy poprawkę nr 1 do druku 1153 pana Dominika Jaśkowca. Wszyscy głosujemy, tak? Bardzo proszę, głosem za, przeciw. Pan radny stawowy ma problem ze sprzętem. Wszystko jest w porządku. Czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? No Jezus, nie przeskakuje. Ja poproszę Pana też później. Nie, już jest okej. Zamykam głosowanie. Uprzejmie proszę o wynik. Głos za 30, przeciw 0, wstrzymały się 4 osoby. Stwierdzam, iż poprawka nr 1 Dominika Jaśkowiec została przyjęta. Głosujemy, proszę. Głosujemy poprawkę nr 2 Dominika Jaśkowca. Bardzo proszę o przygotowanie. Głosujemy głosem za, przeciw, wstrzymującym się. Wszyscy z Państwa oddaliście głos. Zamykam głosowanie. Przyjmę proszę o wynik. Głosów za 31, przeciw 0, wstrzymały się 4 osoby. Stwierdzam, iż poprawka nr 2 Dominika Jaśkowca została przyjęta. Poprawka nr 3. Uprzejmie proszę. Głosujemy. Głosujemy głosem za, przeciw, wstrzymującym się. No Jezus, no coś mi też przestawił. Szanowni Państwo, dziękuję. Zamykam głosowanie. Przyjmę proszę o wynik. Głosów za 30, głosów przeciw 1, 4 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, iż poprawka nr 3 została przyjęta. Szanowni Państwo, głosujemy poprawkę Pani Radnej Wojciechowskiej. Uprzejmie proszę przygotować się. Głosujemy. Głosem za, przeciw, wstrzymującym się. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Uprzejmie proszę o wynik. Głosów za 31, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, iż poprawka nr 3 została przyjęta. Szanowni Państwo, głosujemy druk 1153. Tak, z poprawkami oczywiście. Przyjmę, proszę przygotować. Głosujemy. Druk 1153. Głosujemy. Czy wszyscy Państwo wzięliście udział w głosowaniu? Dziękuję za to głosowanie. Przyjmę proszę o wyniki. Głosów za 36, przeciw 0, wstrzymało się 0, nie brało udziału w głosowaniu 0. Stwierdzam, iż Rada podjęła uchwałę według druku 1153.